Całą twoją świadomość przenoszę na plażę. Jest środek lata, jest bardzo, bardzo ciepło. Pięknie świeci słoneczko. I sobie leżysz tam na plaży, na piaseczku, który jest bardzo gorący. Ale to jest przyjemny gorąc. Masz oczy zamknięte. Sobie leżysz. Wypoczywasz i tylko słuchasz, co się dzieje dookoła ciebie. Nic ci nie interesuje, nic ci nie obchodzi. Leżysz sobie i się wygrzewasz. Ja podnoszę teraz twoją temperaturę ciała do 40 stopni. Czujesz, jak ci jest gorąco. Jest bardzo gorąco. A temperatura na zewnątrz jest 50 stopni. Jest po prostu żar. Ty się bardzo pocisz i czujesz coraz większe krople potu na tobie się pojawiają. Malutki teraz coraz większe, coraz większe. Teraz już te krople są takie wielkie. I powiedz, jak czujesz, że te krople są czyste, przeźroczyste, czy one są jakieś ciemne, jak one wyglądają? Jakie czujesz? Tak, ty nie masz widów, ty masz odpuść, ty masz oczy zamknięte i ty teraz jak sobie tak leżysz, masz odpuść te kropelki, czy one są czyste, czy one są brudne. Ja zadam ci takie pytanie i ta pierwsza myśl, która do ciebie dojdzie, to jest odpowiedź na to, jakie one są. Jakie są te kropelki, czyste, czy brudne? Dokładnie. I właśnie chodzi o to, żebyś teraz zrozumiała, że zupełnie na innym polu działasz. Inaczej odbierasz te wszystkie informacje i masz teraz się kierować jakby tymi odczuciami, rozumiesz? To jest bardzo proste, czyli pierwsze odczucie od razu odpowiada. I bardzo szybko przejdziesz na ten język właśnie słyszenia i widzenia inaczej. Dobrze. W takim razie powiedz mi, czy chciałabyś, żeby wyglądał się taki program, który potem uwolni z ciebie wszystkie toksyny, jakieś barwniki, konserwanty, chemie, jakieś metale ciężkie, wszelkiego rodzaju brudy. Tak. Dobrze. W takim razie ja teraz daję do tego potu taki program i ten program wzmacnia miliard całą moc i on zaczyna działać i teraz ten pot zaczyna z ciebie wychodzić, a z tym potem o wszystkie rzeczy, które wspomniałem. I teraz powiedz, jak je czujesz? Ten pot jest bardziej brudny, czy nie? Tak, bardziej brudny. Dobrze. Ja teraz jeszcze go wzmacniam miliardkrotnie, a ty weź tak palcami na omacku, bo dotykaj go i zobacz, czy on jest taki lekki, tłusty, czy on jest taki suchy, jak ciebie on ma w tym sensie. Widzisz, właśnie chodzi o to, to jest widzenie, to jest słyszenie i właśnie według tego się teraz cały czas kieruj, bo to jest ważne. Dobrze. I ja teraz wzmacniam jeszcze bardziej, jeszcze o miliardkrotnie ten program i teraz takie gejzerki aż wybuchają z tego ciała i tu wszystkie brudy i wszystko ścieka po twoim ciele prosto do Matki Ziemi, a Matka Ziemia wszystko tu zjada, spala, oczyszcza i ty czujesz się coraz czystsza, coraz taka lżejsza. Te brudy cię opuszczają, jak wszystko z siebie wychodzi. Powiedz mi, z jakiego miejsca czujesz, że najwięcej brudów odchodzi, najwięcej tych toksyn? No. Z nóg? Dobrze, to ja teraz kieruję taką większą moc na nogi.
miliardkrotnie dodatkowo na nogi teraz kieruję, żeby z tych nóg wszystko jak najszybciej zeszło i jak najbardziej dokładnie zostało oczyszczone. Jak poczuję, że już wszystko z ciebie ściekło, że wszystkie długie ściekły do Matki Ziemi, że tu już jesteś czysta, że czysty pot z ciebie wycieka, wtedy mi powiem. A ja jeszcze podnoszę temperaturę do 55 stopni dusza na zewnątrz, po to właśnie, żeby wszystkie pory się otworzyły, żeby wszystko wyciekło. Ty sobie tylko leżysz i przyglądasz się temu. I ty popatrzysz, jak te wszystkie toksyny, drugie, wszystko z ciebie wychodzi. Widzisz, czujesz, jak to spływa po twoim ciele do ziemi. A Matka Ziemia wszystko od razu z granicą na bieżącym zabiera i to wszystko spala, czyszcza, to już nie istnieje, nikt nic nie będzie, a ty od tego już jesteś wolny. I tak z każdą kropelką, z każdym grudem się na bieżąco. Czy jeszcze któreś części ciała są zabrudzone mocno, czy już zaczyna się wszystko oczyszczać? Jak to czujesz? Odpuszczę. Dobrze, to ja teraz na brzuszek kieruję bardzo mocną energię, miliardkrotnie, po to, żeby wszystko z tego brzuszka wyciekło. I teraz jest taki mocny program, to wszystko wychodzi. W kawałkach wychodzi, całość, tu wszystko. Wszystko spływa, spada na ziemię i Matka Ziemia kłania jada. Trochę tak jakoś brzydko wygląda, to co to jest. Na ciebie brzuszek bolał? Może miałeś jakieś kłopoty? No bo. Nie. To dziwne, bo takie czarne, gęste i takie nawet skrzepy były, jakby coś, nie wiem. Czyli dziwnie to nie tak. No ale najważniejsze, żeby to wywalić wszystko, żeby oczyścić wszystko. To jest to. A co to jest, to już nie ma znaczenia. To przynajmniej nie bolało, tylko bardzo długo mi bolało z plecy właśnie. Aha, już rozumiem, dobrze. Dobrze, oczyszczamy. Też kieruję taką moc na cały splot słoneczny. Cały splot słoneczny zostaje oczyszczony ze wszystkimi powiązaniami, ze wszystkimi zakamarkami. I wszystko wyłazi na wierzch i spływa do Matki Ziemi. Matka Ziemia spala, nie istnieje, nie istnieje, nie będzie. A więc z każdym takim spłynięciem tego wszystkiego z ciebie czujesz się coraz czystsze i coraz czystsze. Jak już poczujesz, że wszystko cię opuściło, to mi powiem. Zobaczyć, co jest w sercu jeszcze. Dobrze. Ja teraz oczyszczam percepcję wszystkich zmysłów, szczególnie poczucia wzroku. I ty teraz widzisz swoje serduszko. Weź go w dwie dłonie. I tak pocałuj go i powiedz mu, że go kocha. To serduszko odpowiedziało. No widzisz, jakie to jest proste. No bo jakby miało serduszko nie kochać, to by było. Nie zapytaj się serduszka, czy potrzebuje jakiejś pomocy. Kochaj mnie. No widzisz, to ty się mało kochasz, Małgosia, a nie dobrze. Pamiętaj, jeżeli nie będziesz sama siebie kochać, więc nie będzie już tobie miłości. Jak nie będzie miłości, nikomu nie będziesz mogła dać tej miłości. A jak nikomu nie będziesz mogła dać, to i do ciebie miłość nie przyjdzie. Rozumiesz, jak to działa? A co dajesz, to dostajesz. Kim jesteś, to do ciebie przychodzi. To na tej zasadzie się wszystko dzieje. Pamiętaj, że jesteś najważniejsza. Nie ma nikogo ani niczego na świecie, co by było ważniejsze od ciebie. Rozumiesz? I nie ma niczego piękniejszego od ciebie. Ja ci później pokażę, a to będzie pod koniec właśnie, czy to, co mówię, jest prawdą. A teraz na razie pamiętaj o tym, obiecaj swojemu serduszkowi, że od dzisiaj będziesz się kochać. I codziennie rano będziesz przed lusterkiem mówiła sobie, jestem piękna i kocham się. Ale proszę zamknąć się. Ale pamiętaj, że obietnica musi być dotrzymana. Dobrze. Staw go z powrotem na miejsce i powiedz, jak ono się teraz zachowuje, jak wygląda. Oto nabrzmiało. Odżyło, widzisz? Wszystko potrzebuje miłości.
Ta miłość wypełniła go teraz. Widzisz? To zainteresowanie i cześć uwagę, od razu ono się zmieniło. Właśnie, co to chodzi? Będę ktoś, kto jest radosny, szczęśliwy, wesoły, to ten jest taki jak kwiat. Rozumiesz? A jeżeli ktoś jest smutny, to jest taki zgrzęty. Dobrze. Powiedz mi, czy jeszcze któryś z organów twoich potrzebuje pomocy? Szyja. Szyja, dobrze. Zapytaj się szyi, co się dzieje, jakiej pomocy potrzebuje. Co potrzebujesz, moja szyja? Nie słyszę, nic nie słyszę. Dobrze, no nic. Zostawimy szyję na płyt. Dobrze. Czy jeszcze ktoś odzywa się? No. Dobrze. To w takim razie ja teraz doprowadzam czystą, piękną energię do szyi, taką twoją własną, z absolutu. Wzmacniam tą szyję. Ona jest teraz mocna, taka silna. I jeszcze raz zapytaj ją, jakiej pomocy potrzebuje. Jaka pierwsza myśl dotarła do głowy jakby? Żebym może trzymała głowę na tarce, tak? Dokładnie, dokładnie, dobrze usłyszałeś. Dlatego nie zastanawiaj się. Pamiętaj, pierwsza myśl, jaka przychodzi, od razu ją mów. Nie zastanawiaj się, czy ona jest logiczna, czy nie. Bo tutaj nie ma logiki. Rozumiesz? Pamiętaj o tym. Zawsze pierwsza myśl, która wciela, od razu mów. Albo pierwszy jakiś obraz, czy odczucie, od razu trzeba powiedzieć. Bo to jest właśnie, to jest ten inny sposób widzenia i sprzętu. Dobrze. Wiesz, o co chodzi z tym właśnie, żebyś trzymała głowę na karku? Podejmowała swoje decyzje. No dokładnie, dokładnie. Podejmowała decyzję, a nie cały czas zdawała się na kogoś. Dobrze, powolutku ciało cię uczy, no rozumiem. Tak. Dobrze. W takim razie teraz zobacz na swoje całe ciało, czy pot wszystkie wycieka z ciebie? Tak. Dobrze. W takim razie ja teraz z nieba taki deszczyk wprowadzam na ciebie. To jest tak, jakbyś była pod wodospadem, ale ta woda to jest w strukturze kryształu cichłego. Ona ma potężną moc opuchania ostatecznie i teraz spłukuje wszystko z twojego ciała, ale ona ma się taką moc, że ona przechodzi przez wszystkie twoje ciała, przez wszystkie dni i opuchuje cię ze wszystkich poziomów. Z zewnątrz i z wewnątrz. I wszystko teraz ten wodospad z ciebie wypłukuje całkowicie do matki ziemi, całą przestrzeń dookoła ciebie opłukuje, oczyszcza i to wszystko wchodzi do matki ziemi. Matka ziemia to spala ostatecznie, to nie istnieje i nic więcej nie będzie. Już ten deszczyk przestaje padać, teraz świeci słoneczko, jest czysta, piękna pogoda. Wstań sobie i przyjrzyj się sobie i powiedz mi, czy czujesz się czysta całkowicie. Tak. Podobasz się sama sobie? Tak. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jesteś na Hawajach? Powiedz mi, są jakieś palmy? Tak. Są tam ludzie jacyś? Tak by cię posłuży? Widzę. Tak. Słuchaj, tam widzisz na brzegu, nad wydmą i jest taki bar, restauracja. Chciałabyś pójść coś zjeść sobie pysznego? Tak. Dobrze, no i teraz tam do środka, ja już tam wszystko załatwiłem, tylko podejdź do tego Hawajczyka, który tam obsługuje, powiedz co chcesz, ty mówisz po polsku, on bardzo dobrze rozumie, zresztą on też ci po polsku powie i zamów sobie co chcesz i mów teraz, co zamawiasz. Koktajl kryształowy. Coś jeszcze? Nie. Dobrze, to teraz daj sobie ten koktajl, usiądź i sobie spokojnie zjedz. Powiedz, podoba ci się wystrój tego lokalu? No. A jaka muzyczka w tle leci? Taka egzotyczna. Dobrze. I powiedz, jaki jest w smaku ten koktajl? Masz smak. Pyszny jest? Jadłaś już kiedyś taki koktajl? Tak. Aha, czyli chciałaś jeszcze raz spróbować. I to jest dokładnie ten sam smak, czy inny troszkę? Ten sam. Ten sam, dobrze.
to teraz tak, ja zostawię ciszę teraz i tylko delektuj się tym koktajlem i obserwuj całe środowisko, to wszystko i poczuj tak całą tą atmosferę, całą sobą. Jak skończysz już, to mi powiem. Już. Pięknie, dobrze. To dziękuj temu, wychodzisz stamtąd, wychodzisz na słoneczko i powiedz, jak się czujesz teraz po tym koktajlu, po tym oczyszczeniu i po tym, gdzie jesteś. Głowo. Fajne uczucie, co? Możemy. Powiedz, ile razy w życiu tak się czułaś jak teraz? Rzadko. Widzisz, zobacz, a pamiętaj to, do tego miejsca możesz zawsze wrócić, tylko wystarczy, że zamkniesz sobie oczy, pomyślisz o tym miejscu i momentalnie się przenieść. Możesz codziennie zrobić tutaj spędzać dowolnie ile chcesz czasu. Chcesz tak? Tak. No to tak już masz. Czy tylko ciebie zależało. Wystarczy, usiądziesz na fotelu albo na łóżku się położysz, zamkniesz oczy, pomyślisz o tym miejscu, od razu tam wskoczysz, pójdziesz sobie na koktajl. Będziesz mogła sobie tam wygrzewać się na słoneczku, zażywać tej błogości tego miejsca. To jest twoje własne miejsce, to jest twój raj. I tam możesz zawsze się udawać. Teraz podejdź sobie do wody, dotknij cupkami palców tej wody i powiedz mi, czy woda jest ciepła, czy zimna, jak ona jest. Ciepła. Ciepła, dobrze. Powiedz mi, jaki jest kolor wody, a jaki jest kolor nieba? Czym się różnią te kolory? Bardziej błękitny jest morze, a niebo jest niebieskie. Aha. Czy są jakieś chmury na niebie? Nie. Nie ma żadnych. Dobrze. A po której stronie ciebie jest słoneczko? Po prawej. Po prawej. Popatrz się tak prosto w twarz do słoneczka i powiedz mu na głos. Kocham cię, słoneczko. Kocham cię, słoneczko. Odpowiedziało? Jeszcze tak. Widzisz, jakie to jest proste? Mówisz komuś, że go kochasz, to ten ktoś ci odpowiada, że go kochasz. Co dajesz, to dostajesz. Rozumiesz? No. Cieszę się bardzo. Dobrze. Teraz słuchaj, wchodzisz na tą wodę i idziesz po wodzie. Idziesz po wodzie sobie, bo jest woda jest miękka, twarda. Jak ją dotykasz z kopami? Jaka ta woda jest? Twarda. Twarda. Dobrze. To teraz zaczynasz sobie biegnąć po tej wodzie. Biegniesz na przykład 8 km na godzinę. Powiedz mi, rozklapuje mi ta woda pod stopami? Tak. Przyjemne to uczucie, jak tak biegniesz? Tak. Dobrze. To teraz biegniesz 25 km na godzinę. Powiedz, czy teraz bardziej się woda rozklapuje? Tak. Powiedz mi, czy biegłaś kiedyś z taką prędkością 25 km na godzinę? Nie. Nie biegłaś. A jakie to uczucie tak biegnąć? Co czujesz, jak tak biegniesz? Super, to, że ta woda się rozpryskuje. Tak, ale bardziej mi zależy od ciebie. Co ty czujesz, jak tak pędzisz sobie, wiatr rozwiewa włosy, ta woda się rozklapuje, jest piękna pogoda, ty biegniesz po wodzie i powiedz, chodźmy o to odbicie. Jak się czujesz? Wolność. Wolność. O to mi słowo chodziło. Wiesz, co to jest prawdziwa wolność? To jest właśnie to. Robić, co się chce. Bez żadnych ograniczeń. Przecież wiesz, że człowiek nie może biegnąć z prędkością 25 na godzinę, kilometrów. Ale ty biegniesz. No dlatego, że tu programy nie działają. Te głupie programy, które cię zniewalają przez całe życie, które robią ci wiele, wiele razy kuku, one tu nie istnieją. Dlatego tu możesz wszystko robić. Teraz się zatrzymujesz, stoisz sobie, a tu przychodzi pan Kelner, ten właśnie z tej restauracji przynosi ci pięknego drinka do ochłody. Podziękuj mu, wyknij sobie i powiedz, jaki jest smak ten drink. Taki jakby cytrynowo-słodkawy. Super. I teraz zobacz, jak programy nie działają, to on nawet po tej wodzie przyszedł do ciebie i przyniósł drinka. Gdybyś to było w realu, za cholerę jest to niemożliwe. On by nie szedł na wodę, bo jego lęk i strach by go wypalił. Zresztą sama też by się utopiła ze strachu. A tutaj nie ma programów, rozumiesz? A nie działają na ciebie żadne programy, bo ja je odwróciłem, wyrzuciłem. I teraz wiesz, kto jest twoim drogiem? Tak, las
sama. Umysł, to jest tytuł, on ci przeszkadza w życiu, żeby była szczęśliwa, radosna, wolna, całą sobą. Bo teraz popatrz, jak tylowa stoisz sobie na wodzie, nie masz pałacu, ale pijesz drinka i jesteś szczęśliwa, radosna, wolna. Przecież to jest najlepsze uczucie, jakie mogą cię spotkać. Rozumiesz? Tak. Jak niewiele trzeba do szczęścia, dlatego że szczęście jest w tobie, radość jest w tobie i ty teraz to wszystko odczuwasz, bo ty jesteś tu. Ty nie musisz niczego szukać na zewnątrz, żadnych rzeczy. Pamiętaj, szczęście jest w tobie, ale ty musisz cały czas pamiętać o tym, że ono jest w tobie. Wzmacniać go. Rozumiesz? Używać to szczęście, tą radość. Cieszyć się tym. Żeby ono wiedziało, że jest potrzebne. A ty do tej pory używałeś umysłu, który ci robił trudności. Przeszkadzał ci właściwie. W życiu wiele, wiele wycierpiałaś. Tylko dlatego, że zaufałaś umysłowi. To nie musiała być tragedia. Ale popatrz, były. To tylko chodzi o umysł. Teraz słuchaj, stoisz sobie z tym drinkiem, popijasz sobie i przed tobą stoi twój umysł. Powiedz, jak on wygląda. No taki most widzę. Dobra. Powiedz mi, chciałbyś się go pozbyć raz na zawsze, żeby ci nigdy nie przeszkadzał, żeby zawsze była radosna, wesoła, szczęśliwa, wolna. Tak. No, to w takim razie teraz, co wolisz, zastrzelić go, czy wysłać go do słoneczka, żeby słoneczko spaliło? Do słoneczka. Do słoneczka, więc podziękuj mu teraz. Powiedz, że mu dziękuję za to, że cię był przez tyle lat, że wybaczasz mu to wszystko, co ci uczynił, bo nie obwiniasz go za to. Tylko po prostu już mi powiedz, nie potrzebuję ciebie, chcę być wolna, radosna, szczęśliwa. Powiedz mi to. Dziękuję ci, umysł, że byłeś ze mną. Wybaczam ci to, co do mnie zrobiłeś. Ale już jesteś mi niepotrzebny. Dobrze. Ja go kieruję teraz do słoneczka i ty widzisz, jak on idzie do słoneczka. Słoneczko go przejmuje swoimi rączkami, zjada go, spala. On już nie istnieje, nigdy z nią nie będzie, a ty jesteś całkowicie wolna. Powiedz, czujesz, że coś cię opuściło i czujesz się inaczej? Jakoś lżej? Albo cokolwiek? O, głowa mi się lżej zrobiła. No, ładnie. Widzisz? Popatrz. I o to chodzi. Pozbywaj się coś, co ci szkodziło. Dobrze. No teraz, skoro jesteś wolna istota, każdy wraca, zabiera kieliszek, bo nie śmucimy na morzu. Ze słomką i odchodzi. Widzisz, jakie to jest fajne? No dobrze. W takim razie teraz stoisz na tej wodzie. Mam takie pytanie do ciebie, czy chciałabyś się uwolnić od całej karmy rodowej, od twojej mamy i taty? No. Dobra. Po lewej ręce stoi mama i cały ród mamy, albo pierwszej kobiety, która ją założyła. W prawej twojej ręce stoi tata i cały ród, aż do pierwszej istoty, która to ród założyła. A w środku stoi twoje rodzeństwo. Ile masz rodzeństwa? Troje. I ile w środku stoi? Troje. Dobrze. W takim razie ja mam takie pytanie do was. Czy wszyscy chcecie się uwolnić od całej karmy rodowej? Tak. Tak, dobrze. Ja otwieram teraz taki wielki ekran nad głowami wszystkich istot. I na tym ekranie teraz będzie wyświetlał się ich wirus, ich życia, twoich, twojego rodzeństwa, twoich rodziców, dziadków, babciów, całego tego pokolenia. To będzie film, który będzie pokazywał, kim byliście, co robiliście w życiu, jakie różne tam dobre rzeczy i złe, co kto komu zrobił. Ten film będzie wam pokazywał, kim naprawdę jesteście, z czego macie się uwolnić, czego możecie się uwolnić. Wy będziecie sami decyzję podejmować, ale na razie oglądacie to wszystko po to, żebyście poznali samych siebie. Żebyście wiedzieli, czy macie z czego się uwalnić, czy nie. Czy macie z czego wybaczyć komuś coś, czy ktoś wam. Żeby to się dalej nie ciągło, żeby uwolnić od kart. I teraz wszyscy obejrzyjcie to, jak ekran zgaśnie i wszyscy już będą wszystko sobie wiedzieli. Wtedy mi powiem. Nie widzę tego obrazu. Dobrze, to teraz popatrz na te wszystkie istoty.
Jakie oni mają miny? Smutne. Smutne mają. Dobrze. No w takim razie ja mam takie pytanie do was wszystkich. Czy chcecie wszyscy, absolutnie wszyscy, uwolnić się od tej całej karmy? Chcecie sobie powybaczać wszyscy nawzajem po to, żeby się od tego wreszcie uwolnić? Już na zawsze być od tego wolny? Tak. Dobrze. To teraz niech każdy do każdego podchodzi. To ktoś komuś zrobił złego, obojętnie jaką niegodziwość, czy to zakłuł, czy ukradł, czy sam nie wiem, nieważne. I każdy podchodzi do każdego, prosi o wybaczenie, wybacza mu i wszyscy, żebyście się pogodzili. Żeby się uwolnić od karmy rodowej, wszyscy ze wszystkimi muszą się pogodzić, sobie wybaczyć, ukochać się. I teraz zaczynajcie wszyscy to robić. Jak już się wszyscy pogodzicie i zrobi się cisza, to wtedy mi powiem. Już. Dobrze, ekstra. Ja teraz wszystkich was zabieram. Wszystkich dokładnie z tymi wszystkimi karami, winami, tymi pierdołami, to wszystko, co się wydarzyło. Obydwa te rody, wszystkich twoich rodziców, twoich rodzeństwa, zanoszę prosto do słońca centralnego. Jesteście tam w środku. Słoneczko was oczyszcza całkowicie. I teraz ty wracasz z powrotem tutaj do same miejsca, jako czysta istota. Wracają twoje rodzice, twoje rodzeństwo, dziadkowie, babciowie i całe te rody, aż do tych pierwszych istot. Wszyscy są absolutnie oczyszczeni. I popatrz się na nich. Jak oni teraz wyglądają po oczyszczeniu? Uśmiechnięci. Dobrze. I teraz na waszych oczach widzicie, jak centralne słoneczko spala tą całą karę. I potężny wybuch, wszystko tutaj jest spalone, to już nie istnieje, nigdy istnieje, nie będzie. A wy wszyscy jesteście od tej karty wolni już na niej. Przyjmujecie, tak? Tak. Ja teraz wzywam wszystkich przewodników duchowych, przebywają po tej istoty i odprowadzają ich do światu, do których należą, do których mają żyć. Zobacz już teraz jako czystej, wolne istoty. A wy jesteście rodziną, tylko nie macie już żadnych kar, żadnych emocji. Doświadczenia wasze zostają, bo one są bardzo potrzebne, te takie wasze dzieci. Ale jesteście wolni. Nikt nikomu niczego nie jest winny. Nikt za nikogo nie musi cierpieć. Rozumiesz teraz? Tak. I powiedz, jak się czujesz po tym uwolnieniu od karmy rodzinnej? Lepiej. Bardzo dobrze. I teraz tak. Wszyscy odeszli? Nie. Kto został po tym? Rodzice. Moi rodzice. Dobrze. Rodzice żyją? Mama. Mama żyje, tak? A tato nie? Tato też został? Tak. A jeszcze się zapytam, bo czy jeszcze z kimś chciałbyś się pogodzić? Chciałbyś od kogoś wybaczenia albo komuś wybaczyć? Ode mnie. Od ciebie? To wybacz mu. Jeżeli on potrzebuje twojego wybaczenia, to wybacz mu tak z serca, po to, żeby on się uwolnił od ciebie, ale żeby się ty się uwolniła od niego. Wybaczę ci to. To zrobiłaś jest bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne. Cały żal, smutek z ciebie teraz odchodzi i ty czujesz się zupełnie inaczej. Co tato mówi, jak ty wybaczyłaś? Przytomnie. Dobrze. Załatwiliście między sobą już wszystko raz na zawsze? Jesteście od siebie wolni? Tak. Dobrze. Czy jeszcze kogoś potrzebujesz wybaczenia, uwolnienia? I komuś też coś jeszcze też wybaczyć? Czy to już wszystko? Mojej mamy. Dlatego cię właśnie drugi raz już zatrzymuję, bo cały czas słyszę, jak mówisz o swojej żonie. To w takim razie teraz przed tobą stoi twoja żona. Klęknie, prosi o wybaczenie. Wybacz jej, wybacz sam sobie, w tym wszystkim, jaki byłeś, co robiłeś. Twoja żona niech ci też wybaczy, niech sobie wybaczy, niech ciebie prosi też o wybaczenie. To macie sobie razem do wybaczenia. Uwolnijcie się od tego już raz na zawsze, tak świadomie, w pełni. Jak już to dokonają, to mi powiem. Już. Dobrze. W takim razie teraz już możesz odejść. Ty przewodnik cię odprowadza, pożegnaj się z nim, bo on już odchodzi już na zawsze. Dobrze. I oni odeszli. Czy twoja mama chciałaby coś jeszcze załatwić, czy już ma wszystko pozałatwiane? Za mną. Z
sobą. Dobrze. No to w takim razie przytul mamę, powiedz jej, że jej wybaczasz, że ją prosisz o wybaczenie, że wybaczasz sobie i ona to samo uczyni z tobą. Po to, żebyście właśnie stało się wolne, musisz ci sobie wybaczyć, żadnych nie trzymać urazów, bo to niepotrzebne wam jest. Bo to wam tylko szkodzi, bo tylko. Już. W takim razie mama też podchodzi do swojego ciała, do swojego życia. Jeszcze ktoś jest przed tobą? Tak, jakby moje rodzeństwo. Tak, tak, dokładnie, twoje rodzeństwo. Dobra, podejdź do nich, przytul ich, powiedz im, że ich kochasz. Wybacz im, prosi o wybaczenie. Powybaczajcie sobie, pokupcie się, zróbcie się takim prawdziwym takim rodzeństwem. Wszystkim wolnym miłości dla siebie, wyrozumiałości. To jest bardzo ważne. Już. Pięknie. W takim razie oni odchodzą też do swoich ciał, do swojego życia. I wszyscy jesteście wolni. I teraz stoisz na tej tafli wody i powiedz, jak się czujesz po tym oczyszczeniu całkowicie. Okej. Dobrze. Słuchaj, teraz to była karma lodowa. Jeszcze o pytanie, czy chciałbyś się uwolnić od własnej karmy? Tak. W takim razie teraz ta woda, na której stoisz, ona ma strukturę kryształu, ma potężną moc, absolutną, i ona ze wszystkiego może cię oczyścić, z całej twojej karmy od momentu narodzenia się aż do chwili obecnej. Ze wszystkich twoich win, kar, wszystkiego tego, o czym wiesz, o czym nie wiesz, a nawet z tego, czego oczywiście miałaś nigdy nie dowiedzieć. Ze wszystkich jakichś klon, bytów, systemów religijnych, jakichś pieczęci, wierzeń, śmugów, wszystkiego, co tu wszystko wykonywałaś, co zrobiłaś w jakichkolwiek systemach, czy społecznościowych, czy wierzeniowych, to wszystko, co najmniejszym ciężarem by mogło być dla ciebie i obciążeniem twojej karmy, to ta woda może to wszystko z ciebie uwolnić i chcesz, żeby tak uwolniła cię? Tak. Dobrze. W takim razie ja teraz zanurzam cię 5 metrów, jesteś pod lustrem wody i woda ma strukturę kryształu, jest przeźroczysta i jest po prostu przepiękna. I teraz widzisz, jak promienie słońca przez tą wodę wchodzą, załamują się, migotą, tak iskrzą. Powiedz, czy to podoba ci się taki widok? Tak. Czy widziałaś kiedyś już takie załamujące się słońce, światło w wodzie? Aż tak pięknie nie. Czyli widzisz tą wyjątkowość tego miejsca? Tak. Dobrze. I teraz słuchaj, teraz sobie leżysz, tak dryfujesz. Nie ruszasz ani rękami, ani nogami. Leżysz, jesteś w absolutnym błogostanie. Po prostu wszystko ci jedno. Leżysz sobie, otwierasz się dla tej wody, a ta woda wnika w ciebie i zaczyna z ciebie wszystko wyciągać. Wszystkie te rzeczy, o których ja mówiłem i których też nie mówiłem, których ty wiesz, nie wiesz i które ci jeszcze na myśl przyjdą. Ta woda wszystko gąbka z ciebie wyciąga, rozpuszcza i za tobą powstaje taka sługa. A ja teraz jeszcze wzmacniam ten program tej wody jeszcze miliarderskrotnie. Ma potężną moc. I teraz powiedz, jaką smugę zostawiasz na sobie? Ciemno szaro. Widzisz? Te wszystkie brudy, te wszystkie, ale jaka twoja karma jeszcze, jaką wciągłaś. Dobra. Ja teraz jeszcze miliarderskrotnie wzmacniam moc tej wody, zasilam ją. I wszystko, co z ciebie wychodzi, woda od razu rozpuszcza na bieżąco. To wszystko już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A ty od tego nie wolni. Cały czas ten proces tak się dzieje. A ty przyglądaj się samej sobie i patrz, jak będziesz całkowicie oczyszczona, to mi powie. Jeżeli zobaczysz, że coś na tobie jest, to też mi powie, to będziemy się do tego dowiedzieć. Czekaj na plecach mam jeszcze. Dobrze, to teraz ja cię czynię 10 razy większym, potężniejszym od tego. I zobacz, co to jest na plecach. Ty coś masz taka szara. Chcesz się pozbyć tego? Tak. Ja ci teraz daję potężną moc. Twoja ręka prawa świeci takim srebrnym, czystym światłem. I tą prawą ręką weź zbierz tą całą maść z podłączeniami, ze wszystkimi powiązaniami. I weź ją pójść do wody, a woda ją od razu rozpuszcza, spala, ona nie istnieje, nigdy istnieje. Oczyść całe plecy całkowicie, żeby być czyściutkie. Jest tak? Tak, jeszcze. No i super. I dalej sobie leżysz,
i dalej przyglądaj się samej sobie. Boż. Dobrze, ekstra. W takim razie, jeszcze teraz, skoro jesteś całkiem czysta, to teraz zastosujemy taką mantrę po to, żeby zobaczyć, czy coś gdzieś się nie schowało. Będziesz mówiła coś takiego. Wybaczam wszystkim, proszę wszystko o wybaczenie i wybaczam sobie. Wybaczam wszystko. Proszę o wybaczenie. Wybaczam sobie. Coś serce mi się podobało. Coś serce związane. Tak, tylko teraz zobacz na serduszko. Weź serduszko załóż, nie dłonie tak jak wcześniej. Pocałuj go ładnie, powiedz mu, że go kochasz i zapytaj się, serduszko, jak wam ci pomógł? Czego chcesz? Oczyszczenie. Oczyszczenie. Dobrze. Na mocy wolnej woli serduszka ja doprowadzam czystą energię z absolutu i czyste, piękne światło, które wchodzi do tego serduszka, oczyszcza go całkowicie. Wszystko z niego wychodzi na zewnątrz, woda to wszystko przyjmuje, rozpuszcza, spala, to nie istnieje, nigdy nic nie będzie, a serduszko całkowicie czyste. I teraz wstaw go w miejsce. Zapytaj się serduszka, czy jest wszystko dobrze. Tak, to bardzo wszystko czerwone się zrobiło. Dobrze, pięknie. I teraz dalej powtarzasz tą mantrę. Proszę wszystkich o wybaczenie. Wybaczam wszystkich i wybaczam sobie. Powtarzaj to w kółko. I przyglądaj się samej sobie. Wybaczam wszystkich. Proszę o wybaczenie. Wybaczam sobie. Nie brzuchu jeszcze. Dobrze, zobacz, co w tym brzuchu jest teraz. Dobrze. To w takim razie teraz ja ci daję taką potężną moc. Jesteś 10 razy większa i potężniejsza od tego. Jesteś teraz chirurgiem fantomowym. Obok ciebie jest cała apteka, cały sprzęt. I teraz połóż swoje ciało na tym stole operacyjnym i oczyń go. Napraw te wszystkie nieprawidłowości. Tu w aptece masz wszystkie części zamienne. Możesz podmieniać na nowe, możesz leczyć, naprawić. Tu masz wszystko, co potrzebujesz. Jak to zrobisz, to mi powiem. Już. Pięknie. I teraz jest dobrze? Tak. Dobrze. W takim razie ja teraz doprowadzam taką czystą energię do absolutu. Ta energia to wszystko jeszcze synchronizuje, oczyszcza, zabezpiecza i już tak zostaje na zawsze. Dobrze. I teraz powrotem wracasz do tej wody, dalej sobie tam płyniesz i dalej powtarzasz tą mantrę. Wybaczam wszystko. Proszę o wybaczenie. Wybaczam sobie. A te nogi jeszcze. Co tymi nogami się dzieje? Coś ciemnego mam na nogach. Dobrze. Chcesz się tego pozbyć? Tak. Dobrze. To w takim razie ja teraz znowu uczynię cię 10 razy większą i potężniejszą. Znowu twoja prawa ręka świeci takim czystym, żywym srebrem. To jest potężna moc. Bierz ty dług. Wszystko dokładnie, wszystko zdejmij i pójdź do wody, a woda od razu powstala, jak tylko puszczasz. I oczyś te nogi całkowicie. Już. Pięknie, dobrze. To szybko woda spala, to nie istnieje, nigdy nic nie będzie. Dobrze. A teraz mów dalej, mantrę i dalej się przygląda. Wybaczam wszystko. Proszę o wybaczenie. Wybaczam sobie. Narząd kobiecy. Co się tam dzieje? No tak jakby nie są czyste. Dobrze. Też takiego pełnego oczyszczenia tych narządów, tak? Tak. Dobrze, ja teraz daję ci taką wiązkę światła, to jest światło, energia twoja własna z absolutu, prawą rękę, twoja prawa ręka znowu świeci takim światłem, to jest takie srebrne. I teraz weź tym światłem, on działa jak laser. Weź oczyść wszystkie narządy kobiece, żeby były w idealnym stanie. Światło od razu wszystko spala, oczyszcza, odbudowuje tkanki, naprawia. Przywraca tym narządom stan pierwotny, idealny. Jakby wszystko ładnie go naprawiasz, to o, już.
to widzisz, jak to jest proste. Dobrze. I dalej powtarzaj tą mantrę. Wybaczę wszystko. Proszę o wybaczenie. Wybaczę sobie. Dłoni. Co się z dłoni dzieje? Skupisko tych złych energii. Na dłoniach jest skupisko złych energii? Tak. Zapytaj się tych energii, skąd się wzięły. Co mówią? Moich może myśli. A, swoich myśli? Dobrze, no w takim razie weź te swoje wszystkie myśli, dołącz do tych energii i niech te energie razem z tymi myślami odchodzą do wody. A woda ich od razu przyjmuje, rozpuszcza, spala, one nie istnieją i nigdy istnieć nie będą. Całkowicie zaś krwią i ręce twoje świecą czystym, pięknym światłem. Ja teraz zmacniam jeszcze ręce, jeszcze milionkrotnie taką czystą energią, żeby już nigdy więcej żadne energie nawet się nie zbliżyły do tych rąk. Przyjmujesz tak? Tak. I tak jest. Dobrze. I dalej powtarzaj mantrę i dalej przyglądaj się, co się dzieje. Wybaczę wszystko. Proszę o wybaczenie. Wybaczę sobie. Trzeba wszystko. Dobrze, pięknie. Teraz słuchaj. Teraz robimy jeszcze taką inną formę. Będziesz mówiła inną mantrę, ona będzie brzmiała w ten sposób. Kocham Cię, wybacz mi, proszę, dziękuję. Powtarzaj to głośno i szybko. Coraz szybciej to powtarzaj. To jest bardzo ważne, żebyś mówiła to coraz szybciej. Kocham Cię, wybacz mi, proszę, dziękuję. 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 Dobrze. Powiedz mi, co się działo w tym czasie? Czy jeszcze coś od Ciebie odchodziło? Jak to wyglądało? Co czułaś? Jak to mówiłaś? Mrowienie w nogach. Mrowienie w nogach. A Ty jak teraz czujesz całe ciało? Czujesz jako całość, jedność? Tak. No to jest ekstra. To znaczy, że osiągnęliśmy ten pełny efekt. Zostało oczyszczone wszystko ze wszystkich jakby swoich części, ze wszystkich organów. W ten sposób właśnie czujesz całe ciało. Bo miałaś, to tak wyglądało, jakbyś była podzielona na jakieś sektory, na jakieś części. Pierwszy raz coś takiego widziałem, żeby ktoś był aż tak podzielony. To jakbyś jakaś nieakceptacja, jakieś obciążenia, tego już nie ma. Także to jest ważne. Dobrze, to w takim razie teraz ja wynurzam Cię z tej wody i stoisz na tarczy wody, na tej tarczy wody stoisz, w tej wielkiej przestrzeni, na środku tego oceanu, w tym pięknym słoneczku, które świeci, piękna pogoda, czyściutka. Przyjrzyj się samej sobie i powiedz mi, jak wyglądasz, czy jesteś czysta, piękna, zadowolona, czy wszystko jest w porządku i powiedz mi wszystko, to czujesz, to widzisz, to słyszysz, obojętnie. Wszystkie informacje. Boże, światło ze mnie wychodzi. Z Ciebie światło. Super, pięknie. Tak. Czyli wreszcie się światło uwolniło. Tak. Widzisz, jak ile światła w Tobie było zablokowane, było przytłumione, tak? Tak, właśnie, o to mi chodziło. Dokładnie. Widzisz, że udało się. Udało się nam Ciebie oczyścić. Słuchaj, teraz obok Ciebie stoi Twoja dusza. Czy tu ją powiedz jej, że ją kochasz? Co powiedziała? Dobrze. A powiedz mi, jak wygląda Twoja dusza? Jak ją czujesz, jak ją odbierasz? Po pełna miłości. Dobrze. A teraz po Ciebie stoi Twój pierwiastek męski, czyli bliźniaczy płomień. Powiedz, jak go odbierasz, jak go widzisz, jak go czujesz? Fioletowe światło. Dobrze. Czy tylko powiedz mu, że go kochasz? Co odpowiedział? Już nie kocham. Dobrze. Ja mam teraz takie pytanie do Was. Czy chcecie wszyscy stać się jednością po to, żebyś Ty, Małgosiu, już była zawsze pełna? Tak. Dobrze, to jest na mocy wolnej woli, ja Was połączam i jesteście jednością. Powiedz, co się dzieje, co czujesz?
To się wypełniło moje ciało. Czyli czujesz, że jesteś teraz jakby pełna? Tak. Bardzo dobrze. Słuchaj, teraz jeszcze, bo jesteś pięknie oczyszczona wszystko, to jest tak, jakbyś w domu zrobiła kapitalne porządki, wszystko poprała, wszystko poczyściła, pozamiatała, ale to wszystko jest na jednej wielkiej kuchni. Jest potrzebne coś takiego jak defragmentacja, czyli poukładanie wszystko na swoje miejsce. Skarpetki do skarpetek, bielizny do bielizny, kuchni do butów i tak dalej, i tak dalej. To ja Ci daję przykład na defragmentację w domu. Chciałabyś, żebym przeprowadził taką defragmentację w krysztale, którą każdemu robimy? Tak, bardzo. Dobrze, w takim razie ja teraz przenoszę Ciebie do kryształu, ustawiam Cię w centrum, w środku, w krysztale, rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak kryształ wygląda z wewnątrz, bo pewnie z zewnątrz to widziałaś już nie raz. Tak się świetnie, że załamuje światło, jak tam prostą wodę. Pięknie, dobrze. Ja teraz włączam całą jego moc i zaczyna się proces defragmentacji. Jeszcze zasilam go większą energią, miliard zł. Zwiększam jego moc. Teraz już się dzieje defragmentacja, a ty powiem, co się dzieje, co gdzieś to czujesz. Jak wygląda ta defragmentacja u ciebie? Wszystko się tak koło serca wchodziło na swoje miejsce. To takie najbardziej zanieczyszczone miejsca, czyli lot słoneczny, się wszystko układa. Pięknie, aż tylko to chodzi. To było szyi. Głowie nic nie czuję. Tutaj na nogi, to moje żyłaki, które były składane żyły. Tak dobrze już płynęła. Przywracamy stan idealny według kodu pierwotnego. Według pierwotnej matrycy idealny stan. Jak zobaczysz, poczujesz taką ciszę absolutną, to znaczy, że już wszystko tak naprawdę zakończone. Wtedy im kończy. Chyba już. Teraz popatrz na siebie i zobacz, jak wyglądasz, jak się czujesz. Dobrze, wszystkie te moje wnętrzności są takie równomierne i takie błyszczące. Super, cieszę się. Słuchaj, no właśnie powiedz mi, czy chciałabyś, żebym Cię przeniósł do Twojego źródła? Chcesz poznać miejsce? Dobrze. Przenoszę Cię teraz do Twojego źródła i jesteś w tym miejscu. Powiedz mi, gdzie jesteś, kim jesteś, co widzisz, co słyszysz i co czujesz. Wszystkie informacje. Jestem świetny. Jakim światłem? Jakiego koloru światłem jesteś? Znaczy, wokół mnie jest takie biało-złote. Aha, biało-złote światło. Dobrze. Teraz popatrz sama na siebie. Jak siebie widzisz? To świetlista. Świetlista, dobrze. Powiedz, jak się czujesz w tym miejscu? Dobrze. Popatrz wszystko. Czy już kiedyś czułaś się tak, jak teraz się czujesz? Nie, bo czuję, że się taka lekka i czysta. Dobrze. Ja bym chciał, żebyś z tego miejsca teraz popatrzyła na całe swoje życie. Od momentu, jak się urodziłaś, całe twoje dzieciństwo, dorastanie, wiek późniejszy, szłaś za mąż, dzieci, tak dalej, aż do chwili obecnej. Powiedz mi, teraz patrząc na to całe swoje życie, bo widzisz to całe, sam się jakby w jednej sekwencji, powiedz mi, gdzie tkwił głowę? Byłam w roku miłości. Tak, miłości. A co ty myślisz o tym całym życiu? O tym wszystkim doświadczeniu? O tym wszystkim, co się trwało? Co ty teraz myślisz z tego miejsca? Jakie to ma dla ciebie znaczenie, jaką ważność ma to całe życie? Jak teraz to rozumieć? Myślę, że te doświadczenia były mi potrzebne. Tak. Ale to pomoc innym. Moim rodzicom. Tak. Patrzenie siebie. A że ja jestem silna, tak się czuję, chociaż doświadczenia czasami pokazują, że jestem jakby nikim, ale ja czuję, że jestem silna i oni potrzebują tej siły ode mnie.
ja im pomagałam w życiu, jakby siebie oczyścić, w szczególności moja mama. Czy teraz to widzisz wyraźnie, czy wcześniej też o tym wiedziałaś? Wiedziałam o tym wcześniej, już to zrozumiałam wcześniej, że w tym momencie, że jak mój tato przymierał, były takie doświadczenie, które on mnie zaczął obwiniać, nie dla mnie, bo tym całe życie, a przed końcem śmierci już ta choroba tak wpłynęła na to, że zaczął mnie obwiniać. I moja mama się bardzo w to włączyła, ją serce bolało, że jak on mógł to zrobić. I ja to zrozumiałam, że dzięki temu, bo musiało się tak stać, bo inaczej moja mama by się nie oczyściła z tego jej swojego życia z moim tatą, z jego rodziną, a tak po prostu wyrzuciła to z siebie. I ona dzięki temu jest czysta i teraz ma spokój związany z życiem z moim tatą. Wiesz, popatrz, odegrałaś niesamowitą rolę w tym wszystkim. Tak, tylko że to też się odbiło trochę na mnie. Wiem, że jestem silna, ale coś tam zostało we mnie. Tak, ale chodzi o to, że gdybyś nie ty, nie przyjęła to wszystko na siebie, jako doprowadzenie tego do tego stanu, to nie zakończyłoby się to tak, jak się zakończyło, bo popatrz, dzisiaj praktycznie, no, uwolniłaś to wszystko, pozałatwiałaś te wszystkie sprawy, pomogłaś tym wszystkim istotom, tak ja się wolnym, samodzielnym, tak? Gdyby mój tato wybrał kogoś innego z mojego rodzeństwa, to ta osoba z rodzeństwa nie wytrzymałaby tego psychicznie. Dokładnie. A czy ja byłam najsilniejsza i wybrał mnie. Dokładnie. Bo nawet tak umierając powiedział do mnie, że ja wszystko wiem, ale ja nie wiedziałam, o co mu chodzi. A widzisz, on wiedział, ale musiał to zrobić po to, żebyś ty doprowadziła tą jakby grę do końca. Bo to była taka wielka sztuka teatralna, którą wszyscy żeście odgrywali rolę, żeby ona się zakończyła prawidłowo. No tato musiał jakby wystąpić przeciwko tobie, bo inaczej byś tego nie zrobiła. Tak. Widzisz, jaka tu wielka mądrość w tym wszystkim było, a jaka nieświadomość w ocenie wcześniej. Tak. Super. Cieszę się, że to zrozumiałaś, bo chodzi o to, że tak naprawdę dopiero to ci daje wolność, że wiesz, że zostałaś wciągnięta w coś dla tak zwanego dobra wyższego. Bo inaczej, gdyby tato umarł i dalej byś była tym popiłkiem, to byś po prostu nie wzbudziłoby. Tylko to, że trzeba było cię wzbudzić czymś, jakieś mocne uderzenie. Tato dlatego to zrobił, żebyś właśnie ty się wzbudziła i żebyś to dokonała, bo on już odchodził, on już nie mógł nic zrobić. Tak, a tym bardziej teraz było pokazane, że mi to poprosiło o życzenie mojej mamy. Widzisz? I oni wzajemnie potrzebowali tego. Dokładnie. Że wtedy jeszcze za życia się oczyściły dosłownie, a teraz tak głęboko. Dokładnie. Popatrz, ja to widzę tak samo jak ty, tylko może nawet głębiej, bo ja też jak patrzyłem się na twoje rodzeństwo, to nic ze swojego rodzeństwa nie nadawał się do tego, żeby to dokonać. Rozumiesz? Ja to wiem. I on dlatego ciebie, to jest po prostu niesamowite. Ja zawsze, mimo że wiem, że to wszystko jest tak zawsze, w każdych tych sesjach jest tak samo, bo to jest wszystko przygotowane, to jest najlepszy reżyser świata, gdyby robił takie scenariusze, to nie wiem, czy by tak dokładnie wszystko dograł, jak właśnie ludzie sami, czy te dusze na wyższych poziomach, jak sami sobie to wszystko przygotowują. To jest tak precyzyjnie dopasowane wszystko. To jest tak wszystko przygotowane, że dokładnie joty w joty wszystko się dzieje, a my zapominamy o tym, że bierzemy w tym udział, zaczynamy robić z tego tragedię. To jest tak, jakby aktorzy, którzy grają sztukę teatralną, kłócili się w trakcie tego, że jeden, według scenariusza, jeden zabija drugiego na przykład, albo mu robi krzywdę. Rozumiesz? To jest taka paranoja. Przecież oni dobrze wiedzą, że to jest sztuka, dlatego nie mają do siebie o to pretensji. Ale człowiek, który przychodzi tu, czyli jest duszą, to robi ten projekt, ten scenariusz, jeśli przychodzi, zapomina, już nie wie, że jest aktorem. I wtedy bardzo na poważnie to wszystko odbywa. I dlatego cierpię. Tego dzieją się takie rzeczy. Później, gdy uzyskuje tą świadomość, z tym będzie tak jak ty teraz i patrzysz na to swoje całe życie, to teraz widzisz, że to wszystko było odegrane do innego scenariusza i ty to zrobiłaś. I jest wszystko w porządku. Ale mam jeszcze pytanie. Od pan umarł, to prawie codziennie mi się śni.
Dobrze, teraz już ci się nie będzie śnił, bo już załatwiłaś to, co było najważniejsze. On czekał, cały czas czekał, kiedy ty wreszcie przyjdziesz, kiedy to zrobisz. Tak głęboko, oczyszczę. Dokładnie. Zakończysz, zamkniesz całkowicie wszystko na zacie. I to o to chodziło. Super. Dlatego to jest takie ważne. Dobrze. Tak, jeszcze mam takie pytanie. Co mam robić w życiu? Co masz robić w życiu? Słuchaj, no jesteś trudny. Zapytaj się teraz tak samą siebie, co masz robić w życiu. I ta odpowiedź, która pierwsza do ciebie przyjdzie, którą odbierzesz wewnątrz siebie, to będzie ta prawdziwa odpowiedź. Zadaj sobie. Że mam pomagać. To anioły mi też kiedyś powiedziały, że mam pomagać. Tylko pamiętaj, pomoc jest wtedy, jeżeli pomagasz komuś, kto cię o to prosi, żebyś nie pomagała wszystkim, czy cię o to proszą, czy nie. Bo jeżeli ktoś cię o coś nie prosi, ty widzisz na przykład człowieka, który, nie wiem, no cierpi, a ty mu chcesz na siłę pomóc, to ty mu szkodzić. Tak. Więc pamiętaj, że to jest bardzo ważne, pomagaj tylko tym, którzy o to proszą. Gdybyś do mnie nie przyszła, ja bym ci nie pomógł. Nawet gdybym widział, że leżysz na ulicy, mnie by to nie interesowało. To jest twoja sprawa, twoje doświadczenie. Nie wolno się wtrącać w niczyje doświadczenie. Tak jak ty nie chcesz, żeby ktoś tobie mówił, co masz robić, to ci się nie podoba, tak samo ktoś tego nie chce. To jest bardzo ważne, żeby robić tylko to, o co ci ktoś prosi. Prosi, tak. Nie wymusza na to. I trzeba zrozumieć, że są ludzie, którzy mówią, przecież ja cię proszę. Nie, ty nie prosisz, ty wymuszasz. To jest zupełnie co innego. Prośba jest wtedy, jeżeli ja mówię, proszę, czy pomóż. Ty mówisz jak, a ja mówię na przykład, przyjdź, bo zamiatasz mi pomóc. No i to jest to, rozumiesz? Ja na siłę pomagam. Nie rób tego. Nie rób tego, dlatego że te ręce, to wszystko, co miałeś obciążone, to było obciążenie, to wszystko, co zbierałaś z tych ludzi na siebie. Komuś pomagając na siłę, przyjmujesz jego karmę, przyjmujesz jego obciążenia. Nie rób tego nigdy w życiu więcej. Rozumiesz? I to nie ma znaczenia, czy to jest mama, tato, rodzice, czy to jest rodzeństwo, czy to są dzieci. Nawet własne dzieci. Nie wolno robić na siłę niczego. Absolutnie. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Zapamiętaj sobie, bo to jest najważniejsza lekcja dla ciebie. Że jesteś czysta absolutnie. Masz potężną moc. Żebyś nie zbrudziła się, nie skaziła, rozumiesz? Żebyś tego nie zepsuła, to tylko pomagaj tym, którzy cię o to proszą. I to muszą wyraźnie prosić. Ty nie możesz powiedzieć do kogoś, jeśli mnie poprosisz, ja ci pomogę. Nie, to już jest wymuszanie. Ty masz być milcząca, rozumiesz? Ktoś sam do ciebie powie, wtedy tak, wtedy ty masz największą moc, możesz mówić. I efekt jest automatyczny. Super cudowny. Dlatego ja w tych sesjach robię coś takiego, że ktoś do mnie przychodzi, ja go prowadzę. Ja nie robię za niego nic, rozumiesz? Żeby mu nie zrobić krzywdy. Ja prowadzę i ci pokazuję, co mam zrobić. Jak się oczyścić, jak naprawić. A ty to sama robisz. Teraz na ile ty to zrobisz, tyle masz. I to jest wszystko, rozumiesz? No. I na tym ta gra polega. A nie, że ja na siłę każdego uczęśliwiał. Kiedyś taki byłem właśnie, nie rozumiałem tego. Chciałem wszystkim pomagać. I zacząłem sam siebie niszczyć. Potem zrozumiałem, że ta moja pomoc jest nadaremna, dlatego że ci ludzie tak robią swoje. Ale sami robicie to wszystko. Automatycznie zaczynacie doceniać to i dbać o to. Dbać o to, że to ty zrobiłaś te porządki. Również się nie chcesz tego ze mnie czyścić. A jak ja zrobię porządki, to ty tym samym znowu zrobisz bałagan. No bo nie będziesz tego czuł. Pamiętaj, to jest bardzo ważne. Nikomu nic nie pomaga i nikomu nic. Chyba, żeby przyjdzie i poprosić. Ewidentnie cię poprosi. To jest bardzo ważne. Dobrze. Jak mam zarabiać na życie? Bo ostatnio to było przez cały rok trochę złoto było zarabiać. Dobrze. Zapytaj się teraz samą siebie, jak masz zarabiać na życie i ta pierwsza odpowiedź, którą powtórzysz wewnątrz siebie, to jest na pewno. I jaka odpowiedź udarła? Poczuj to sercem. Dokładnie. Ale normalnie bardzo przod. Właśnie posłuchaj, bo my nie umiemy rozumieć jednej rzeczy. Przykładowo, ja ci to wytłumaczę.
będziesz chciała na przykład podjąć jakąś pracę albo coś, wypuszczasz intencję i poczuj, jak serduszko zareaguje na to. Osobiście da ci do zrozumienia, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Jeżeli to jest dobry, to idź za to. Samo się wszystko zrobi. Nie musisz się za bardzo wysilać. Ty jedynie tylko masz wypuścić intencję. Znaczy wypuszczasz intencję, że chcesz być, nie wiem, sekretarką Obamy. I nie masz się zastanawiać na to, czy to jest możliwe, czy niemożliwe. Absolutnie. Ty po prostu masz chcieć. Wypuszczasz intencję, że ty chcesz. Tak, tylko że najgorsze jest w tym, że ja już się zastanawiam bardzo długi czas, co ja chcę robić w życiu. Bo ja nie mogę znaleźć odpowiedzi. No słuchaj, bo ty cały czas zastanawiasz się nad tym, co ty chcesz. Tak. Ty wypuść intencję. Znaczy, jak wypuść intencję, to jest sprzątacz. Przykładowo, daję przykład. Już tak, od razu czujesz, że na przykład nie. Sprzątaczka nie. Dobrze. To, że chcesz być na przykład służącą u księdza na parafii. I od razu czujesz na przykład nie. No to, że chcesz na przykład otworzyć jakiś biznes własny. Tak, tylko że ja właśnie już go mam. I nie wiem, co robić. A, no co robić? Co robić w tej firmie? No to co robić? A jaki profil ma ta firma? Budowlany, tak, surowcami. No to jaki masz problem? Przecież zajmujesz się jakąś dziedziną, więc doskonalaj tą dziedzinę. Nie zastanawiaj się, tylko ją udoskonalaj. Rynek jest taki, że trzeba być bardzo czujnym. Na co jest zapotrzebowanie? Staraj się to mieć, co ludzie chcą. Nie stawię na swoim placu pełno badziewia, którego nikt nie chce, tylko dlatego, że przychodzą jacy ludzie, którzy chcą ci opnąć w towar, tylko ty obserwuj rynek. Ja wiem, ja już tam, już się zastanawiałam sobie, żeby znaleźć produkt niszowy. Nic mi już się odbyło takiego. No teraz, zapytaj się teraz o taki produkt. Może teraz ci przyjdzie, gdy jesteś w stanie czystej świadomości. Ja oczyszczam twoją świadomość do perfekcji. Zadaj sobie to pytanie o ten produkt. Niszowy i zobacz, co to jest. Złoto mi przyszło. O co to chodzi? Złoto, które teraz nie zlicenie jest. Więc. Może to chodzi o to, że chcesz kupować to złoto, skoro jest niskie cenie. Może złoto pójdzie do góry, nie wiem. Ale tutaj ja ci nie mogę doradzić. Ty musisz to odebrać serce. Ty musisz to sama przetworzyć. Ty musisz sama to wszystko być taka bardzo, jakby to powiedzieć... Czujna. Czujna, sensytywna. Żeby odczuwać to na najniższym tych poziomach. Żeby odczuwać to wszystko wtedy, gdy jeszcze nikt nie czuje tego. Rozumiesz? Nie, już wszyscy mówią, a już wszyscy krzyczą o tym. Nie. I masz to odczuć wcześniej. Będę wszystkie informacje docierają do nas o wiele wcześniej. Na tych subtelnych poziomach. Jeżeli będziesz wyciszona, jeżeli będziesz bardziej skupiała się na własnym wnętrzu, zawsze usłyszysz prędzej od innych, co jest ważne, co jest potrzebne, czym się zajmować. To jest bardzo ważna informacja, którą ci teraz przekazuję. Naprawdę bardzo ważna. Wszystkie informacje pokazują się wcześniej. Później mówimy, a przyszło mi do głowy, ale zlekceważyłam. No to do kogo masz pretensje, jak zlekceważyłam? Chodzi o to, że twoja dusza, ona ci podpowiada, ona ci daje rozwiązanie. A ty na przykład nie słuchasz jej, no to jak jej nie słuchasz, no to później tylko mówisz, oj, to zrobiłam źle. Popatrz, ile ludzi na świecie jest takich, którzy mówi tak, ale ja byłem głupi, jak byłem młody, ja mogłem zrobić to, mogłem zrobić tamto, ja nic nie zrobiłem. A dzisiaj co? Mądrzejszy dalej jest głupi. Dalej to samo zachowujesz. Dalej nic nie robi. Rozumiesz? Więc nie rób tego. Bardziej odczuwaj swoim wnętrzem, czuwaj sercem właśnie te informacje, które wcześniej przychodzą. Cały wszechświat mówi o tym tobie, co jest ważne, co jest potrzebne, co się będzie działo. Ty zacznij to robić. Nie podważaj tego, nie lekceważ. Tylko to rób. Myślę, że teraz będzie mi łatwiej, bo jestem oczyszczona. Dokładnie, dokładnie. Będzie ci łatwiej to usłyszeć. Będzie ci łatwiej to poznać. Dobrze. Słuchaj, Małgosiu, ja jeszcze mam taką jedną propozycję dla ciebie. Oczywiście, jak się zgodzisz, powiedz mi, czy chciałabyś, żebym cię przeniósł tam, gdzie pójdziesz po śmierci. Tak. No, ja to bardzo lubię, wiesz? Dobrze. W takim razie przenoszę cię do bram. Jesteś w bram tak zwanego przekroczenia granic życia.
powiedz mi teraz, jak ta brama wygląda? Taka biało-złota. Biało-złota. Masz świadomość tego, że jak przejdziesz za tą bramę, to że umrzesz? Nie. Dobrze, to w takim razie wejdź do środka. Zamknij drzwi za sobą. Weszłaś, zamknęłaś drzwi? Tak. Słuchaj, to ja ci mówię, umarłaś i już tu na ziemi nie żyjesz. Opuściłaś tą przestrzeń całkowicie i powiedz mi, jak się czujesz, jak umarłaś? Samo. Tak samo. Czuję się tak samo, widzę wszystko tak, jakbym wcześniej wam źródła. Samo teraz widzę to światło, ja jestem taka świetlista. Czyli to jest to samo, czy prawie to samo? No to widzę te drzwi, ale tak jak czuję się źródło. Dobrze. Ruszaj teraz, wejdź całkowicie w ten świat, w którym już jesteś i powiedz, co czujesz, co widzisz, kim jesteś. Może zobacz, jak ty wyglądasz. Taka biała. Czy jesteś postacią? Tak, jestem postacią. Postacią. Ale taką samą postacią, jak to na ziemi, czy inaczej? Jak to wygląda? No, może taką bardziej rozmazaną. A, czyli jakby bardziej byś była duchową postacią? Tak, tak. Aha, dobrze. A powiedz, jak się czujesz w tym miejscu, tak? Chcę, żebyś poczuła dokładnie wszystko. Kim jesteś, czym jesteś i co się dzieje. Mam jakieś specjalne odczucie. Czy czujesz całą sobą, że jesteś tu, gdzie przyjdziesz, gdy opuścisz ciało? W języku ziemskim, gdy umrzesz, to czujesz całą sobą, że tu przyjdziesz? Tak. Nie jest to straszne. Nie, normalne. Nie ma nic strasznego. Wiele ludzi żyje, a tak naprawdę nie żyje. Tutaj jest dopiero życie. Dobrze. Chodzi mi o to, powiedz mi, co tu otacza cię dookoła? Czy tu są jakieś góry, lasy, domy? Co to jest? Co za miejsce? Ja zobaczyłam taki krajobraz górski właśnie z dolinami, z lądami. Dobrze, to teraz idź tam do środka i zobacz, o co tu chodzi. Jakby zapoznaj się z tym wszystkim. Czy są tam jakieś inne istoty oprócz ciebie? Zobaczyłam moją ciocię, siostrę mojego taty, która już zmarła przed nim. Dobrze, przywitaj się z nią. Cześć, cześć. Powiedziała cześć i się uśmiechnęła. Dobrze. Zapytaj się cioci, co robi tutaj? Co robisz tutaj? Pracuję. Nad czym? Albo o co tu chodzi? Powiedz, żeby ciocia cię wytłumaczyła, o co tu chodzi. Co robisz? Zajmuję się dziećmi. Dziećmi? No niech ciocia cię zaprowadzi tam, niech ci pokaże, czym się zajmuje, o co tam chodzi. To jakby przedszkole. Pełno dzieci jest. Co to za dzieci są? Zapytaj się cioci. Co to są za dzieci? Czyje dzieci? Przygotowuję je, które mają zejść na ziemię. Aha, to są już takie duszyczki oczyszczone, tak? Tak. Dobrze, to czekaj, te ciekawe informacje. To twoja ciocia ma bardzo ważną funkcję. Zapytaj cioci, kto jej tą funkcję nadał, że tym się zajmuje, że to robi. Mój tato. Mój tato? To kim twój tato jest? Mój tato jest. Nie wiem. Niesamowite, słuchaj, że zaczynamy dowiadywać ciekawych rzeczy, nie? No. Szok. Dobrze. Zapytaj się cioci, czy jest Bóg. Czy jest Bóg? Nie ma Boga. To kto zarządza tym wszystkim? Jakby kto tu kieruje tym wszystkim? I Bóg, co kto ma robić, czy coś? Każdy jakby wie, co ma robić. Każdy wie, co ma robić? Czyli to jest tak, jakby każdy był na tyle świadomy, odpowiedzialny, że wie, że jest w całości i wie, co jest dobre i jak musi być, tak? Tak. Aha, czyli to jest tak zwana jakby myśl zbiorowa. Niesamowite. Nikt nie rządzi.
to właśnie ja chcę dojść do tego, właśnie o co tu chodzi. Czyli teraz rozumiem, że wszystkie te istoty, wszystkie one są jakby osobne, ale też są jedną całą myślą. I dlatego wszyscy robią to, co ma robić, zgodnie z całością. O, bo już teraz rozumiem, na czym polega doskonały duch. Ta nasza doskonałość, na czym polega właśnie. Na tej jedności absolutnej. Pod każdym względem. Rozumiesz to teraz? O, popatrz, jakie to jest niesamowite. Patrz, w czym się bierze udział. Dobrze, zapytaj się cioci, co ty będziesz robiła, jak już przyjdziesz, jak opuścisz kiedyś już tam ten miniat i wrócisz tam do kompiusa. Czym się tutaj zajmowała? Ogrodnictwem. Ogrodnictwem? A to ciekawe. I co będziesz robiła? Niech ci ciocia wytłumaczy, co będzie robiła. I ci pokażę, może teraz konkluję zajęcie. I opowiadam. Kwiatami będę się zajmować. Kwiatami? Ja kocham kwiaty. Czyli popatrz, czyli wygląda na to, że to, co kochamy tu na ziemi, jakby, tak można to nazwać, to tam później to robimy, już cenimy. A, czy to znaczy, że twoja ciocia kochała dzieci, miała dzieci? Tak, no tak kochała bardzo. I wiesz, teraz popatrz, jak zaczynamy powoli rozumieć, o co tu chodzi. Ale mam czytany do mnie. Tak? Czy tam wśród tych jej dzieci, w którym ona się zajmuje, jest duszy, na którą ja czekam. Jest tam to dziecięko. Jest. To jest dziewczynka? Tak, przybliżę dziewczynkę. Nie ciekawe. Nie wiem, czy to moje takie wrażenie, że może bardziej nastawiam się na dziewczynkę. Ale? To dlaczego ja odebrałam dziewczynkę? Tak. No dobrze. No tak cały czas tam widzę wśród dzieci takiego murzeńka małego. Ale to chłopcze. Słuchaj, ale niesamowite. Bo właśnie zobaczyłem dziewczynkę i właśnie murzynka. Ale ja mam męża białego. Szok. Słuchaj, ja też to zobaczyłem. Tak nawet się zdziwiłem troszkę, ale jesteśmy ciekawi, nie? Zobaczmy. Ha! Już wiem. Chodzi o to, że wszystkie te duszyczki są jednakowe. To jest tylko tyle, że to jest duszyczka, która będzie powyżej za tych, czyli będzie jakby wcześniejsze wycielenie ma żyło duszyczkiem, a teraz jak się narodzi u ciebie, to już będzie biały. Ale będziesz widziała bardzo dużo takich cech i ciągłość właśnie do Afryki, do tej kultury duszyckiej. Czyli prawdę to zobaczysz w drugie roku. No to chyba ja też mam jakieś stamtąd wcielenie, bo ja mam ciągoty do Egiptu. Mój mąż też. Widzisz? Czy teraz rozumiesz, jakie to jest powiązanie? Mhm. Aha, no to więc zaczyna się to układać wszystko. No dobrze. Wiesz już wszystko, wracamy z powrotem? Tak. Dobrze. To w takim razie pożegna się z ciocią, pożegna się z tymi wszystkimi dziećmi na razie. Powiedz tej swojej dziewczynie, które na nią czekasz, ją kochasz. Bardzo ważne. Czekam na ciebie. Przejdę do ciebie. Super, pięknie. Fajnie, dobrze. W takim razie ty teraz wracasz z powrotem. Znowu jesteś przed tymi drzwiami, przed tą bramą. Ja teraz chcę, żebyś tak mocno poczuła to miejsce, w którym jesteś. Zapamiętaj sobie to odczucie. Teraz przejdź przez tą bramę do świata żywych. Zamknij bramę. I teraz poczuj, w jaką teraz atmosferę weszłaś? W jakie miejsce weszłaś? Czym się różnią te dwa miejsca? Tamto, które nazywało się bytowaniem do śmierci, a to, które nazywa się życie. Jaka jest różnica w tych dwóch miejscach? Czy tak bardziej stąpnąć do ziemi. Czyli ty czujesz bardziej materię? No. A tak taka błogość była, taka lekkość. I kiedy warto umrzeć, żeby trochę pożyć, nie? No. Muszę ci powiedzieć, że bardzo mi się spodobało to, jak cię zapytałem z taką pewną nieśmiałością, pytałem się, czy będziesz chciała przejść na drugą stronę i bardzo mnie cieszyło, jak powiedziałaś tak ochoczo, tak, bardzo dobrze, tak.
dlatego też doświadczyłaś tego wszystkiego. Uważam, że to jest bardzo ważne doświadczenie, bo będziesz dużo spokojniejsza, dużo mądrzejsza, nawet wewnętrznie też, dlatego że już wiesz wszystko, co ci tutaj kierują, te wszystkie stany i będziesz wyprawiał wielkiego halo z tego powodu. Powiesz, to wzruszyło mi mocno ta dziewczynka właśnie. Dobrze, dobrze. Słuchaj, teraz to co, wracasz do swojego ciała. Chodzisz do swojego ciała, jeszcze dalej jesteś w hipnozie, ale powiedz, jak się czujesz w swoim ciele? Dobrze. Dobrze się czujesz. Teraz wychodzisz ze swojego ciała, stajesz obok, rozejrzyj się po swoim pokoju. Powiedz mi, czy ten pokój tak samo wygląda jak przed sesją, czy on inaczej jakoś wygląda? Może większy jest? Dobrze. Chciałbyś, żeby oczyścić ci twój pokój do... Tą całą rodzinę, twoją pracę, twój biznes, wszystko zsynchronizować, żeby to takie było w stanie idealnym, żebyś wreszcie ruszyła i zaczęła się bawić na full, a jeszcze mam z tego wielką, wielką przyjemność. Bardzo dobrze. W takim razie na mocy Bożej woli twojej ja sprowadzam wszystką piękną energię z absolutu. Ona wchodzi teraz w takie potężne światło, ja go jeszcze wzmacniam 100 miliardów razy. Ona wchodzi ta energia przez twoją czakrę korony, do twojego wnętrza, wypełnia cię, synchronizuje wszystkie zmysły, ciała, wszystko pięknie, teraz ostateczna synchronizacja, wychodzi to światło z ciebie na zewnątrz, wyrzucając najmniejsze jakieś grudy zanieczyszczenia, obojętnie czy nieprawidłowości, od razu to światło wszystko ma potężną moc i wszystko przemienia na światło i to światło rozchodzi się na całe pomieszczenie, na twoje ciało, oczyszcza twoje zakamarki, wszystkie ściany, podłogi, sufity, meble, szuchy, wszystko co w tym domu jest, to do ciebie należy, z czego korzystasz, ty i cała twoja rodzina. To światło przenika przez ściany, oczyszcza wszystkie pomieszczenie, cały dom, całą przestrzeń, sąsiadów, całą okolicę dookoła, oczyszcza twoją pracę, twój biznes, wszystkich ludzi, z którymi się spotykasz i będziesz się spotykała. I czyni taki wielki okon, taki wielki balon czystej, pięknej energii, której jesteś ty, cała twoja rodzina i wszyscy ludzie. Podoba ci się taka przestrzeń? Bardzo. Dobrze, ja teraz wzmacniam brzegi tej przestrzeni. Jeszcze 100 miliardów krotnie razy nikt ani nic o niższych wibracjach nie będzie mogło się dostać do twojej przestrzeni. Każda istota, która będzie wchodziła w twoją przestrzeń, te wszystkie swoje przekonania, trudy, głupoty, cierpienia będzie musiała zostawić na zewnątrz, a tu będą wchodziły tylko czyste istoty, które widzicie się bardzo dobrze, rozmawiało, funkcjonowało, przebywało. Jak wrócą, będą wracali, będą swoje długo zabierali od rodziny. Dziękujesz taki program? Tak. I taki program już włączony, taki już jest. Także masz oczyszczoną dom, firmę, wszystko i teraz już będą przychodzić do ciebie klienci konkretni, będą składać konkretne zamówienia, ty im będziesz sprawiała w ten sposób wielką radość, a przy okazji będą płynęły do ciebie pieniądze, taką dużą stróżką, po to, żebyś mogła się nimi bawić, radować, cieszyć, sprawiać przyjemne sobie i innym. Bo tu musi być ruch, to wszystko musi być w ruchu, dlatego że radość, pieniądze, to wszystko jest taką energią, która musi mieć ruch. Jeżeli jest coś zatrzymane, automatycznie zaczyna to być już tą energią niekorzystną. Pamiętaj o tym, żeby cały czas prowadzić wszystko w ruch, żeby nie było marazmu, że ty na coś czekasz. Nie masz na nic czekać. Nie masz się czas bawić. Czas masz się czymś zająć. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Dobrze. Teraz powrotem wchodzisz do swojego ciała. Albo jeszcze raz. Wychodzisz z ciała, znowu stajesz obok, powrotem. Teraz popatrz się na swoje ciało i powiedz mi, czy ono jest radosne, szczęśliwe, uśmiechnięte, zrelaksowane. Jak on wygląda? Tak, to jest gładkie mam ciało. Wszystko jest dobrze, tak? No. Dobrze. A teraz powiedz mi, ty jesteś tą istotą, która stoi obok ciała, czy to ciało, które leży, jest obok? Kim ty jesteś, a kim jest to ciało? Czym, kim dla ciebie? Jak to czujesz teraz? No, to ciało jest moje.
spokojnie, ale czujesz, że w nim jest życie, czy życie jest w tobie, w tej istocie, która stoi obok ciała? No i co, stoi obok. Czyli w ciele nie ma życia teraz? Nie. To znaczy, że czym jest ciało? Czy ciało to ty, czy nie? Jak to mówisz? Jak to rozumiesz teraz? Nasze ciało bez duszy nie żyje. A ja tak jak stoję obok, jestem duszą. Tak, to ja chcę, żebyś ty teraz mi powiedziała, kim ty jesteś, a kim jest twoje ciało. O co tu chodzi? O jakie moje ubranie. Czyli ciało to nie jesteś ty? Stoję z boku, patrzę na mnie, to nie. Ale jak teraz weszłam do niego do środka, to tak. Dobrze. Ale wychodzisz jeszcze raz, patrzysz na swoje ciało i powiedz mi, jakie to uczucie za życia patrzeć na swoje ciało? Dobre. Dobre. Czy czujesz jakiś smutek albo żal, że opuściłaś ciało? Nie, nie. Więc widzisz, czy teraz rozumiesz, na czym polega życie i śmierć? Czy to jest tylko taki program, z którym się utożsamiamy? Tak. A że tak naprawdę to śmierć nie istnieje? Tak. I powiedzisz, ktoś robi na tym dobry interes, strasząc nas śmiercią i postawiają tam koszyk wiklinowy na datki i nas poszukują. A ludzie, którzy nie chcą tego sprawdzić, nie chcą tego doświadczyć, boją się, są zalęknięci, to żyją nieświadomie. Tak naprawdę są nieświadomi. Są jak to twoje ciało bez twojej duszy. Leży sobie w oselerze. Rozumiesz? Tak. Dobrze. Teraz wchodzisz z powrotem do swojego ciała i jesteś w swoim ciele i powiedz, jak się w nim czujesz? Zadowolony. Dobrze. Posłuchaj, ja za chwileczkę cię wybudzę, ale nim cię wybudzę, daję ci taki program, że masz zapamiętać całą tą sesję do końca życia albo i dłużej i ją zawsze pamiętać z najdrobniejszymi szczegółami. W każdej chwili, kiedy zamkniesz te oczy, pomyślisz o tym, że chcesz się przenieść do jakiegokolwiek fragmentu tej sesji, to od razu się przeniesiesz. Czy to będzie po drugiej stronie, gdzie byłaś już po śmierci, czy to będzie w innym sekwencji. Tu nie ma znaczenia, bo wiesz, że życie trwa wiecznie i jesteś istotą wieczną. Czy przyjmujesz taki program? Tak. A nie. Już ten program u ciebie działa, będziesz pamiętała tą sesję do końca życia i będziesz z niej korzystała. Ona będzie twoim takim drogowskazem, twoją wolnością, twoim istnieniem. Niech już nikt nie opowiada ci pierdół, że jest inaczej, bo ty już sama wiesz, że jest tak, a nie inaczej. Rozumiesz? Już teraz wiesz, że te wszystkie teorie, które słyszałeś do tej pory, są trudne i wstępne. Bo ty prawdę znasz. Ty jesteś już wyzwolona, wolna. Zachowaj to, zapamiętaj. Nie pozwól tego nikomu zakłócić. Nie musisz nikomu niczego udowadniać, bo nikt ci nie uwierzy, oni wszyscy śpią. Rozumiesz? I nie jest tak dobrze, jak śpią. Więc zostaw ich w spokoju. Ich życie, twoje to twoje. Rozumiesz teraz? Tak. Dobrze. To teraz policz od 1 do 10, gdzie się wybudzisz, będziesz bardzo dobrze się czuła, będziesz pełna energii, spokoju, takiej miłości, wszystkiego, co jest najlepsze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I jesteś tu i teraz, przejmij władzę i kontrolę swoimi ciałami, słami. Powiedz mi, jak się czujesz. Dobrze. Powiedz mi, czy ta sesja dała ci to, czego oczekiwałaś, albo czego chciałaś, czy nie? Tak, najbardziej potrzebowałam szczerze. Jesteś zadowolona z tej sesji? Tak. Jak uważasz, czy ja manipulowałem tobą, ja ci coś tam narzucałem, kazałem, czy ty brałaś samodzielnie udział we wszystkim? Sama pobrałam wszystko samodzielnie. Cieszę się bardzo. Dobrze, mam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dziękuję.